Radio Tok FM, Eurokomcita, Barbie Baby Langstrom Extra, tutaj w tej sąsiedniej audycji, niedługiej co prawda, ale jakże bardzo wymownej, powiedziałyśmy na temat Słowa Bożego, że Kościół właściwie ten rzymski jest fałszywym przyjacielem Biblii. No niestety, fałszywym przyjacielem Biblii jest. W takich układankach parlamentarnych i zastanowienie się nad tym, kogo i w jaki sposób można poprzeć. No, Adam Bielan jest politykiem, który już weźmiemy na parlamencie spędził już dużo czasu i znakomicie się w tego typu zajęciach odnajdywał. No, tutaj mamy trochę do czynienia z takimi politykami, no, których ja bym na dzisiaj nie podejrzewał specjalnie o to, że będą odgrywały w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego kluczowe role. Panie redaktorze, zapytam, ponieważ Koalicja Europejska konkuruje obecnie ze Zjednoczoną Prawicą i na odwrót, te sondaże, jeżeli na nie spojrzymy, są porównywalne dosyć, wahania są niewielkie w zależności od rodzaju przeprowadzonego sondażu. No niemniej jednak trzeba podkreślić pewną rzecz. Skoro rozmawiamy o rolnictwie, to w jaki sposób głos przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, którzy podczas konwencji, całą swoją konwencję dzisiejszą poświęcają sprawom rolniczym, dzisiaj właśnie i równolegle odbywa się także konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej, gdzie szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz też mówi o pewnych postulatach związanych z przyszłością polskiej wsi, o walczeniu o różne kwestie na forum europejskim. No, przy czym Władysław Kosiniak-Kamysz wystawi 3 szable. De facto mówimy o jedynkach Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do Europarlamentu, a Zjednoczona Prawica będzie miała tych szabel zdecydowanie więcej. No tak, no ale to Polskie Stronnictwo Ludowe jest w Europejskiej Partii Ludowej razem z Platformą Obywatelską, tworząc tam bardzo dużą delegację, więc... Tylko niekoniecznie zbieżne są poglądy poglądy mogą nie być zbieżne, natomiast no, jakby istotne jest to, że uczestnicząc w jednej delegacji właściwie głosuje się we wszystkich sprawach, w większości spraw tych samych, jeżeli się od tej dyscypliny partyjnej niespecjalnie często zdarza odrywać polskim eurodeputowanym, to jednak w takich sytuacjach ewidentny jest ten interes Polski, czy po prostu polski kontekst, tak, który sprawia, że z jakiegoś powodu podejmuje się decyzję, żeby zagłosować niezgodnie z tą frakcyjną dyscypliną. Natomiast to musimy mieć świadomość w ogóle takiej rzeczy, której trochę zapominamy, te dzisiejsze, bo oczywiście jakby istotna jest to, jaka będzie reprezentacja tych dwóch ugrupowań, tak jak mówię, no hasła w deklaracjach programowych zarówno Koalicji Europejskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Właściwie można się spodziewać niejako licytacja przedwyborcza, nijak się ma z tą... Jako licytację. ...istniejących fakty. No bo na przykład dzisiaj premier Mateusz Morawiecki mówił o rolnictwie, w ostatnich 3 latach eksport polskiej żywności wzrósł o 20% i wylicza. Coraz więcej na tym eksporcie zarabiamy. 2 miliardy zdrobiu, ponad 2 miliardy z kasz, zboża, produktów przetworzonych, ponad 2 miliardy ze słodyczy i wyrobów cukierniczych, 1,5 miliarda z wołowiny. Tyle premier i tyle oficjalne dane, czym może wykazać się Koalicja Europejska? No Koalicja Europejska zawsze chwali się tym, że to jednak przez większość jej rządów było rekordowe to wsparcie, to dotychczas oni negocjowali te budżety europejskie. Wsparcie, ale mówimy o efektach tego wsparcia. Bo tutaj są konkretne dane dotyczące... No tak, no i z drugiej strony odpowiada na to Kosiniak-Kamysz tym, że Prawo i Sprawiedliwość wydało z tych środków pozyskanych przez poprzedni rząd zaledwie 20 parę %, kiedy średnia europejska wynosi 50%. No i można się tymi liczbami przerzucać. Ja też powiem szczerze, że nie jestem przygotowany do ich zweryfikowania, bo też nie czuję się tutaj ekspertem od kwestii środków unijnych. To, co jest kluczowe, to co tworzy kluczowy kontekst dla tych dzisiejszych konwencji, to dlaczego one się odbywają, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość decyduje się na taką konwencję w Kadzidle, która ewidentnie jest taką konwencją właśnie w duchu Polska Wieś, rolnictwo, Prawo i Sprawiedliwość.
Sprawiedliwość jako formacja reprezentująca większość polskiej wsi. Otóż musimy mieć świadomość tego, że wybory do Parlamentu Europejskiego to takie, w których historycznie dotychczas tam jest najniższa frekwencja i najchętniej głosują duże miasta. Prawo i Sprawiedliwość, i nie ukrywają tego politycy tej partii czy partii sojuszniczych, to są najtrudniejsze wybory dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ duża część ich dotychczasowego elektoratu najzwyczajniej w świecie na te wybory dotychczas nie chodziła. I Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, że reprezentując to przede wszystkim ten swój pakiet socjalny w postaci Emerytury Plus i 500 plus na pierwsze dziecko i tak dalej, doprowadzi do istotnej mobilizacji wyborców również w tej Polsce powiatowej, małomiasteczkowej, wiejskiej. Do tego dorzucę dzisiaj... programy także są kierowane. Tamte programy są w dużym stopniu kierowane, więc mamy do czynienia de facto z takim socjalnym, największym chyba w historii Europy programem profrekwencyjnym, który ma sprawić, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, tacy proporcjonalnie częściej sobie występują w tej grupie, jednak pójdą do wyborów, do których dotychczas nie chodzili. W tym samym czasie właściwie Polskie Stronnictwo Ludowe ma świadomość tego, że w porównaniu z poprzednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego 5 lat temu, mogła stracić istotną część poparcia na stronę Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich wyborach zdobyło 4 mandaty. Teraz tak naprawdę ma zagwarantowane 3 mandaty dzięki udziałowi w Koalicji Europejskiej, więc powiedzmy sobie, bierze pewne to, czego mogłoby nie wygrać w normalnych wyborach, bo rzeczywiście wybory samorządowe są pewnego rodzaju traumą Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość bardzo ostro PSL grillowało w czasie tych kilku tygodni, no i PSL niejako ukrył się w tym momencie na pokładzie Koalicji Europejskiej. Tak mówił prezes Klubu Jagiellońskiego Piotr Trudnowski. Rozmawiał z nim Michał Walczyk, a więcej komentarzy znajdą Państwo na naszym portalu polskieradio24.pl. Za chwilę informacje o 8.30. Reklama. Jeśli dobrze Państwo zobaczą, że on mówi PL, PL, to jest takie żydowskie powiedzenie, PL, zgłoska żydowska, że zamiast powiedzieć PL, to PL, PL. I mnie to drażni, bo to nie jest typowo takie polskie. Nie jest to język radia, nie jest to język telewizji. Także proszę Państwa, no nie ma co tu się reklamą zajmować, tylko trzeba się nauczyć poprawnie mówić po polsku. Zwłaszcza, że jesteśmy w radiu, prawda? Mówić, uczyć się po polsku ładnie, żeby to było dla każdego, a nie tylko, wiesz, dla spelunku, żeby to było do odczytania, do strawienia i żeby aby to podobało się to spelunkowi. No, także Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra opowiada o wszystkim i właściwie to może kogoś boleć, no ale no lepiej nauczyć się tego języka polskiego. Jeżeli jesteśmy Polakami, no to Boże, Magor Misabib po żydowsku, czyli zgroza dookoła. Źle jest, jeżeli my nie umiemy mówić po polsku. Źle jest, źle jest, źle jest. A zajmujemy się tu jakimś handlem i reklamą. Nie, 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 nie.